Cześć kochani, witajcie na kanale Zabawkowe Testy. Fajnie, że jesteście. Jeżeli chcecie wiedzieć o najnowszych zabawkach na rynku, jesteście ciekawi, jak one wyglądają i jakie mają funkcjonalności, to koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby nic Cię nie ominęło. A teraz przechodzimy do naszego produktu. W dzisiejszym odcinku będzie to slimy super mega bomble. Ten slimy zakupiłam w sklepie Biedronka za około 40 chyba złotych, 39,90, jak dobrze pamiętam. Więc koniecznie musiałam to kupić, przetestować. Jest to dystrybutor EP i zobaczcie, tak wygląda opakowanie. Podobno jest to duży slime, który możemy rozciągać, ściskać i możemy nim plaskać. To wszystko dzisiaj będziemy sprawdzać, czyli zobaczymy rozciąganie, ściskanie i jak to jest z tym plaskaniem. Możecie je kupić w czterech różnych kolorach, czyli mamy pomarańczowy, mamy niebieski, zielony i różowy. Ja wybrałam kolor różowy. Od razu na samym początku też zobaczcie, nawet jeszcze będąc w sklepie podczas zakupu, jest informacja wypróbuj mnie i jest tutaj taka dziurka, do której możemy włożyć palec i sobie sprawdzić, z czego zostało to wykonane. I już od razu czujemy, że jest to jakaś gruba guma. No jestem ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci oczywiście powyżej 3 roku życia. Slime może nie zabawka, chociaż z tą gumą to może i nawet zabawka. I od razu bardzo ważne, na opakowaniu widzimy, że jest naturalne i jest z bezpiecznych składników, więc otwieramy i testujemy. Czy tu coś jeszcze jest? Tu nic poza tym nie ma, więc tak wygląda opakowanie. Opakowanie już przerzucimy tutaj, o, pod stół. A teraz, o, czekajcie, muszę się trochę z nim posiłować. O, okej, to nie było łatwe, ale dostałam się. O, jeszcze się nie dostałam. Dobra, mam. Tak to wygląda. Zobaczcie, ma taką plastikową podstawkę. Wygląda, można powiedzieć, teraz jak taki słoiczek. Tutaj jak jakaś, no nie wiem, mała lampeczka. Jest to gumowe, to jest dość duża, nie duża, tylko gruba guma. Możemy to sobie ścisnąć. Pytanie, czy jakbym na przykład było mniej trochę powietrza, czy może możemy to ściskać mocniej i będzie to wtedy trochę zachowywało takiego funkcjonalności gniotka bądź jakiś squishy, więc zobaczymy, przetestujemy. Tu nic więcej już poza tym nie ma, więc tutaj otwieramy. Mamy tutaj zabezpieczenie w postaci zawleczki plastikowej. No i ja już wiem. Ja już wiem, jaką on ma konsystencję, a teraz o! Patrzcie, jak się chowa. Też możemy się tak bawić. Jest to fajne! Możemy faktycznie zgniatać. Co prawda nie jest to w taki sposób, jak ja myślałam, że z zabezpieczeniem, ale dobra, wyciągamy go. Wiecie co, jestem w takim bardzo pozytywnym szoku, ponieważ bardzo ładnie nam się tutaj wydostał z tego pojemniczka i nic prawie nie zostało w nim. Myślałam, że będzie się kleił, że zaraz tutaj będę wkładała palce i pozostałości będę wyciągała. Nie, nie, nie. Zobaczcie, bardzo ładnie wyszedł. Jest go dość sporo, więc jest takiej konsystencji bardzo żelowej. Troszkę ciężko się go rozciąga, faktycznie, ale przez to jest dość zbity, ładnie wyszedł, ale czy go można rozciągnąć tak, jak to było na reklamie? Troszkę, no można, możemy tutaj próbować bawić się. Czekajcie, bo nie chcę mi teraz, może to jest po prostu podczas dłuższej zabawy. Nie chcę mi się skleić ze sobą i zaraz będę miała dużo małych takich slajmików.
Zobaczcie, taka galaretka, mi troszkę ciężko się on rozciąga i jeszcze mam wrażenie, że nie chce się teraz mi zlepić z tą pozostałą częścią, więc na razie to nie jest wszystko tak, jak powinno wyglądać. Dobra, ale na plus można go rozrywać i zgniatać. Z rozciąganiem troszkę gorzej. Pytanie, co Wy będziecie chcieli i jak będziecie chcieli się tym bawić. Ale zobaczcie, coś jest nie tak. Z mojego slajma nie może powstać teraz 1 giga slime, tak jak tutaj nam zapewniali na opakowaniu. Jest więcej rozciągania, więcej plaskania, więcej zabawy. Niestety, jak na razie tylko ściskanie wchodzi w grę. No nie wiem, no zaczekajcie, no nie poddajemy się, popróbujemy. Może nam się rozciągnie, czy te plaskanie to miało być takie? O, troszkę się odbija. Ale zobaczcie, nie chce on mi się połączyć, więc nie wiem teraz, czy to tylko mój, czy to kwestia zabawy i żeby on zrobił się troszkę bardziej wygnieciony. Nie mogłam znaleźć słowa, no ale niech będzie wygnieciony. Czekajcie, próbujemy go ze sobą łączyć. Czy się nam połączył? Zobaczcie, ocencie sami, tak? Ok, po wielu tam próbach on się delikatnie nam połączył, ale nadal nie tworzy takiej pięknej całości, jaką tworzył po wyjęciu z pudełka, ale jest też duże prawdopodobieństwo, że jeżeli go z powrotem włoży do pudełka, odczekamy trochę, to on się ze sobą połączy. No, słuchajcie, ja poza tym nic więcej z nim nie mogę zrobić. O, to był plask. Możemy go... podrzucać. Możemy go rozrywać, no ale nie wiem, jak można stworzyć z niego super ekstra bąble, bo nie chce się to robić. Zobaczcie. Próbuję go jakoś rozciągnąć, ale niestety się nie udaje. Więc obawiam się, że te 40 zł to nie jest najlepiej zainwestowane 40 zł w moim życiu. Ale Wy musicie ocenić to sami i sami musicie podjąć decyzję. Co prawda kolor ma bardzo ładny. O, 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 zobaczcie, taka galaretka. Kolor ma bardzo ładny, nie pachnie, nie przeszkadza, jest to całkowicie neutralny zapach. Więc to jest na duży plus. No gorzej z tym rozciąganiem. Bo reklamują, informują, że ma być super zabawa, a ten mój się nie rozciąga. Och, ale no faktycznie, może trzeba się nim bawić, wyrobić go w rękach, żeby zaczął się rozciągać i może wtedy się uda, no ale szczerze powiem, że myślałam, że złapiemy, rzucimy nim, stworzy się piękny, duży balon, a tu mamy po prostu galaretę, którą możemy rozrywać, no delikatnie rozciągać, o tak. Troszeczkę nam się udaje. Faktycznie, to naprawdę wygląda jak galaretka, ktoś może się pomylić. Pamiętajcie, nie jemy tego, nie jemy, nie bierzemy, nie sprawdzamy. No dobra. Myślę, że chwilę się już pobawiłam nim i coś powinno się może fajniejszego zadziać. Jedynie co to na plus rozciąganie i plaskanie. Teraz go może włożymy z powrotem do pojemniczka. W
Plus za super pojemniczek, bo naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Można go bardzo fajnie przechowywać. I jest to estetyczne i ładnie wykonane. Minus za to, że nie mogę go rozciągnąć. I co? I to by było na tyle. Jeżeli o mnie chodzi, chyba bym drugi raz nie zainwestowała 40 zł. Ale do Was należy decyzja i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeżeli tak, to poproszę o łapkę w górę. Wpisujcie w komentarzu bąble i zostaniecie pozdrowieni w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Buziaki, pa!